Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Kurde, ale tutaj jest młyn, czy wy to wszystko słyszycie? Tragedia. Zastanawiam się, czy robimy zadanie miłosnego początki, czy może sprawdzimy sobie zaklinacza. Zaklinanie na dobry początek, ja myślę, że moglibyśmy zacząć od tego. Tylko tak, schowaj mi tę broń. Uczymy się sterowania na nowo. Dobra, sprawdźmy, gdzie ten zaklinacz. Ten zaklinacz jest tutaj, czyli tutaj podejrzewam, że mamy jakieś nowe tereny i to wszystko jest do odkrywania. Dobrze, ale możemy tam, myślę, że pojechać i sprawdzić, co on ma tam dla nas przygotowane. Myślę, że to będzie lepsze niż tak od razu rzucać się na te kanały w Oxenfurcie. No, tak sobie myślę. Dobra, płotka, podjedziemy trochę szybciej i mam nadzieję, że gdzieś dotrzemy. Strzeżony skarb po drodze. Przez dziki normalnie. Dziki dodali w tym dodatku. Nie było wcześniej dzików. Jak widzicie, te wszystkie potwory mają wyższy poziom niż jest mój. No, nie mielibyśmy czegoś takiego, gdybyśmy tutaj rozpoczynali od razu gierkę, wiecie kiedy. Odpocznij. Czy tutaj nie ma gdzieś jakiegoś drogowskazu na przykład, czy czegoś? Nie powiem, przydałoby się coś takiego. Tutaj jest pan kupiec, ale to raczej... No nie wiem, zobaczymy. Fajnie by było tutaj zgarnąć jednak coś. Mamy tablicę ogłoszeń, jest wieś Bronowic, także myślę, że sobie weźmiemy tutaj też rzeczy od razu. Uwaga, coś tam. Zbieramy wszystko i powinniśmy mieć teraz coś do przeczytania. Nieodkryte miejsca nam się oznaczyły. Zlecenie. Uczeń zaginął bez śladu. Dobrzy ludzie, uczeń mój, Folkert, przepadł bez śladu. Wielce się o niego martwię, przeto temu, kto go odnajdzie i sprowadzi niebagatelną sumkę w koronach nowigradzkich wypłacę. Jak kto zainteresowany, zachodźcie do mojej chaty, co pod Oxenfurtem stoi. Gdybyście drogę zgubili, pytajcie chłopców, gdzie zielarz przyjmuje, to wam kierunek wskażą. Otto Bamber, zielarz. Bez śladu, nowe zadanie. Zaraz zobaczymy, na który poziom. I czy coś jeszcze będziemy mieli tutaj z tej tablicy? Nie. To sprawdźmy to zadanie. Bez śladu. Na 32, czyli na pewno wcześniej niż róża na czerwonym polu. Dobra, no oczywiście ja będę chciała zrobić wszystkie zadania tutaj w tej grze poboczne. A, ja muszę wejść tak, tak? Mogę sobie też to otworzyć? Nie wiem, ale teraz już płotka powinna móc przejechać raczej. No dobrze. No, wszystko kurde pozamykane. To nie jest tak łatwo. Dobra, przejeżdżamy sobie tędy. No, tak trochę dziwnie się jedzie, trzeba przyznać. No, dobra, bo do zaklinacza już jest coraz bliżej. Jezioro Młyńskie, wieś Bronowic. Przy jeziorze jakieś topielce, tak utopce, ukryty skarb. Fajnie. Górski... Górny młyn. Nie górski młyn, tylko górny młyn. O, i teraz mamy tak, oznaczone zadania serca z kamienia są na kolor taki zielony... Boże, zielony. Niebieski. Mamy handlarza. Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństwa, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas.
Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągnąć go za język. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Dobrze, mamy sklep i widzę, że możemy sobie przejrzeć rzeczy i widzę, że jest lepszy zdecydowanie pancerz tutaj. Ofirskie klapy, ofirskie juki. Fajne rzeczy. Na razie nic nie będę kupowała. Tą zbroję na razie sobie zostawię, bo wygląda całkiem. No to co? Powiedz, podoba ci się nasze rzemiosło? Nawet bardzo. To nic w porównaniu z tym, co mógłbym ci zaoferować, gdybym nie stracił moich schematów rzemieślniczych. Co się z nimi stało? Podróżowałem z przyjaciółmi, gdy zaskoczyli nas bandyci. Schematów mi nie żal, ale w napadzie zginął jeden z naszych. Spróbuję odzyskać twoje schematy, jeśli to możliwe. Godne króla będą przedmioty, które powstaną dzięki zawartym w nich wskazówkom. Gdzie zostałeś napadnięty? Przy skrzyżowaniu traktów, niedaleko. Ja słabo znam okolice. Nie potrafię dać ci dobre wskazówki. Na północ stamtąd był jakiś zrujnowany duży dom. Poradzę sobie. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. O, możemy odbyć wyścig konny. W sumie czemu by nie? Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chodcze jak zachodni wiatr. I chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Nie ma odliczania, tak jak kiedyś było, więc to jest trochę... Dalej! Pokaż, na co cię stać! Dalej! Dobra, pędzimy. Zobaczymy, czy teraz się uda. Byłoby fajnie, żeby zadanie się nie anulowało. No ale zobaczymy. Dobra. Trochę tutaj zwolnimy, żeby zregenerować płotkę. I tutaj też na zakręcie by się przydało ją troszeczkę spokojniej. Zobaczymy, czy się uda. Powinno się udać. O, o ile ja tego nie zwalę. Mamy jeszcze szansę. Tak sobie myślę, chociaż on ma galop, więc może być trudno. No. Uda się. Super. Pięknie. No i super.
Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko Płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. No, udało się za drugim razem i tutaj już mamy z gościem. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Super, zrobiliśmy mini questika, a obok nas jest pan zaklinacz. Zaklinacz słów. Pozdrawiam. Witaj, chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie, to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek. Wraz z narzędziami. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę, a wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu. A stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. O, 5000. No, mamy kasę, więc możemy oddać. Ciekawi mnie, co cię tutaj sprowadza. To proste, głód wiedzy. Mój mistrz nauczył mnie wszystkiego, co mógł. Poznałem wszystkie języki i okolicznych krain, imię każdej rośliny i każdego zwierzęcia. Warto było podejmować ryzyko tak dalekiej wyprawy? U siebie mogłem żyć w dostatku.
Byłem otoczony szacunkiem ze względu na piękno i znaczenie mojej sztuki, ale żyjąc tak, byłbym niespełniony. Świat jest wielki i różnorodny, a przecież cały czas powstaje. Świat jest zagadką i przemawia do nas przez symbole. Chcę nauczyć się języka świata, poznać znaki, którymi do nas przemawia, i porządek tych znaków. W ten sposób zrozumiem zasadę dzieła tworzenia. Gdy opowiadałeś o swojej sztuce, brzmiałeś jak człowiek wiary, nieuczony. U was wiara i nauka są rozdzielone, a tam, skąd pochodzę, święci mężowie są zarazem uczonymi, których ceni się ze względu na mądrość. W jakich bogów wierzycie w Ofirze? Zależy od regionu krainy. Mnie wychowano w wierze, że jest jeden Bóg, który jest światem. Bóg mówi do nas przez symbole, a my zbliżamy się do Niego, studiując Jego mowę. Mówiąc o symbolach, masz na myśli runy i glify? One są jedynie znakami wymyślonymi przez ułomny rodzaj ludzki, by łatwiej opisywać świat. Jednak mają w sobie moc magiczną. A wszelka magia pochodzi od Boga. Gdy tworzę runy, gdy układam je w słowa, to modlę się. A gdy zaklinam je w mieczu, to nakładam błogosławieństwo. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. Zaklinanie. Jakość kosztuje. No, mamy troszeczkę tych zadań pobocznych. Już nam się zaczynają tutaj robić. Z dalekiego Ofiru. Odszukaj miejsce napadu na oficerskiego kupca. To jeszcze poczekamy. Bez śladu. Porozmawiaj z zielarzem albo zaklinanie. Jakość kosztuje. Możemy tutaj coś zrobić dalej z tym zaklinaniem. I gdzie to będzie? Tutaj. Ciekawe, znajdź Keylof. Ach, w ten sposób, dobrze. Keylof, mówicie, żebym znalazła? Dobra, dobra, tu jest Keylof. Zdobądź bryłkę nefrytu dla oficerskiego zaklinacza słów. Są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuję szczęścia tam. Dobra, to sprawdźmy, gdzie to jest na mapie. Mamy jeszcze trochę czasu, więc możemy to zrobić. Posiadłość Garin. No, tutaj, w tym miejscu. No to z chaty na uboczu myślę, że możemy ruszać. Tylko teraz tak, potrzebujemy się dostać do tutaj szybkiej podróży. Do drogowskazu i możemy się wybierać. No tak, fajnie. Nie wiem, czy tutaj też to miejsce jest z dodatku, że tutaj mamy tablicę ogłoszeniową. Może na razie nie będziemy się nad tym zastanawiać. Muszę sobie przejrzeć nowe lokacje i wtedy będę wszystko wiedziała. Płotka, chodź do mnie. Znowu się gdzieś zawieruszyłaś, koleżanko, i to się potem tak kończy. Dosiadamy konika i pędzimy. No mieliśmy już dzisiaj wyścigi konne, no a teraz sobie czegoś poszukamy. Powinnam jakąś może drogą jechać bardziej, ale tutaj widzę, że gra mnie pcha na przełaj. Tu jest jakieś ciekawe jezioro obok. No, wygląda jakby było dodane tutaj typowo teraz w sercach z kamienia. Ale nie wiem tego. Zobaczymy. Pędzimy po pierwszą bryłkę. Jakieś potwory w okolicy? Nie, totalna cisza. I tu mamy nefryt chyba. Mogę użyć? Mało tu tego nefrytu. Poszukam dalej. Okej, w ten sposób, dobra.
Nie wiem, ja tam uważam, że zebranie nawet małej ilości to już jest coś. No ale skoro mało, no to pędźmy dalej. O, wybaczcie, że tak nie robimy fabuły, ale szczerze mówiąc, wolałabym najpierw, wiecie, tak się też nie rozkręcać, bo... No wiecie, jak to jest. O, mamy pierwszych przeciwników chyba. Możemy zrobić tak szybki zapis jakiś? Chyba nie. One się zresztą automatycznie robią. O, mamy nowych przeciwników, moi drodzy. Którzy mają wyższy poziom ode mnie. Arachnomorfy. To jest nawiązanko chyba do... Dobra, no fajnie. Dobra, wiecie co? Powiem tak, po pierwsze przydałoby się, a tu jest w ogóle strzeżony skarb też przy okazji. Wiecie co? Może zmienimy sobie znak? Na przykład na igni. No, pięknie się palą. No, dzień dobry panu. Was jest naprawdę dużo tutaj. Fajnie, mamy, można powiedzieć, gniazdo. Ajajaj. Dobra, poczekamy trochę. O, one plują we mnie. No niedobrze. Dobra, to przydałoby się jakąś ulepszoną jaskółkę wziąć. Dobra, może silnym. Ciebie by się przydało wykończyć, będziesz mi sprawiał kłopoty. Dobra, powinien już spłonąć, wydaje mi się. Ała, no poważnie. Dobra, no. No, trochę nam to zajęło, muszę przyznać. Weźmiemy sobie pierożka, żeby mi tutaj działał jak trzeba. Ciekawe, dlaczego tak wolno chodzę. Tutaj możemy pozbierać te rzeczy. I szukajmy bryły. Tam jeszcze widzę, że mamy jakichś przeciwników. No, jest ich tutaj zdecydowanie więcej. Tutaj coś jest. Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. No, Geralta używającego Kilofa to jeszcze nie widziałam, nie? Takie flashbacki mam z Rizena i z Gotika. Super. Dobra, bo tutaj też jest strzeżony skarb od razu. Zaklinanie jakoś kosztuje, ale ja myślę, że to sobie zostawimy na później. Bo takie rzeczy bym wolała na potem. Pogięty klucz i pożółkły list. Przyjacielu, jeżeli czytasz ten list, oznacza to, że jesteś wolnym człowiekiem. Wiem, że Drakenborg cię nie złamał. Przykro mi, że to ciebie wtedy przeskrzynili, ale taki los. Teraz masz już z górki. Schowałem twoją część łupu w jaskini, przy której zakazywali nam się bawić, gdy byliśmy mali. Kiedyś była pełna przerośniętych pająków, ale teraz nie ma po nich śladu. Łowczy mówi, że przeniosły się w inny rejon, bo nie miały tu co żreć, więc jeśli wrócą, to pewnie nieprędko. Także jest bezpiecznie, a zła sława skutecznie odstrasza okolicznych kmiotów. Idealna kryjówka na łup. Skrzynia jest zakopana w drugiej części jaskini. Teraz jesteś bogaczem i do końca życia będziesz się byczył. Do zobaczenia, ty już wiesz gdzie. Będziemy pili wino i opływali w dostatki do końca naszych dni. Podpisano AD. Dobra, wiecie co? Jak już tutaj jestem, to by się to przydało chyba zgarnąć. Tutaj by było fajnie wziąć wszystko od razu.
Nie podoba mi się tylko, że Geralt tak bardzo wolno chodzi. Tu jeszcze coś mi się... A, jeszcze ty. Dobra, to wiecie co? Sprawdźmy, jak stoimy z czasem, bo to jest istotna rzecz. No, myślę, że zrobimy sobie tę rzecz i będziemy kończyć. Ewentualnie odniesiemy mu ten nefryt. Bo tutaj by się faktycznie przydało to zadanie zrobić. Tutaj jeszcze pominęłam coś z tego arachonomorfa. Dobra, roślinki to tam jakoś bardzo mi są niepotrzebne, myślę. A czy ja mam olej jakiś przeciwko na przykład insektoidom? Ekwipunek. Powinnam mieć coś takiego, nie? Bo to są insektoidy. Chyba, że trupojady? Raczej nie. Przeciw insektoidom. Jeszcze moglibyśmy na szybko sprawdzić bestiariusz. Dobra, ja wiem, że mam tutaj książki i zwoje. Mało mnie to interesuje. Samouczek, bestiariusz, arachnomorf. Tak, insektoid. Także jest ok. Dobra, chodź Geralt, bo nie mamy czasu za bardzo. O, witam serdecznie. A co to, jakaś mamuśka jest chyba tu? O mój Boże. Co ja się wpieprzyłam? No, to się źle dla mnie skończy. Wiecie co? Puszczyka sobie weźmiemy. O kurna, dobra. Ta mamuśka jest taka odpalona, że Panie Jezu Chryste. Ale jesteś paskudny. Ej, no przeżyć tutaj, to będzie jakiś żart. Oczywiście bym ją chciała na koniec zostawić sobie. Na nią by się przydały jakieś silne ciosy. Uhuhu. Nie skakała? Nie, będzie na mnie pluła. O kurde, dobra. Jak ona gryzie, nie? Dobra, bo jaskółka już mi się skończyła. Ja pierdykam. Ej, no zeżre mnie, nie? Zeżre mnie jak nic. Dobra, może jakiś gromik? O Jezu, Geralt, nie w ten sposób. O, zaraz nie będę miała skumki. Jestem przytruta. No ale może pokonamy mamuśkę, nie? O, jeżeli mnie nie zeżre pierwsza. Ała. Słabo to widzę. O, już mnie zagryzie. Chyba, że niezabijalność mi jakimś prawem zadziała. Oj, podeszłabyś do mnie. Oj, oj, oj. Dobra, niezabijalność na szczęście zadziałała. I co, pasku? Uff. No, to nie było przyjemne. A dasz coś z siebie fajnego? No niewiele więcej mi dałaś niż twoi koledzy tutaj. To co, szukamy skarbu w takim razie. Mamy cię. Nie, nie mamy cię. Tu jeszcze można przejść. Ale ja stamtąd przyszłam chyba. Przy eksploracji mogłaby się ta kamera jednak oddalać. Tu mamy skarb. 456 florenów. I to wszystko naprawdę. No dobrze, moi drodzy. To co? Czy uda nam się jeszcze do tego wrócić? Powinno nam się udać. Będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Tak tyci tyci. Także wracamy do zaklinacza jeszcze. No, mamusia troszeczkę mi przysporzyła problemów.
Na tyle, że nie mam w ogóle żadnych eliksirów ani niczego i miałam dosyć spore zatrucie. A gramy na zwykłym poziomie trudności, na normalnym. Co prawda to nie jest łatwy poziom, bo tam widzieliście, że mimo wszystko to jest dla graczy, którzy poszukują wyzwań, chyba coś takiego tam było. Także no mamy jakieś wyzwanie, nie jest za prosto. Dobra, mamy płotkę, to wsiadamy na nią. Ja sobie tylko wzięłam mapę świata. I teraz tak. Musimy wrócić do chaty na uboczu. Za wiele nam nic innego raczej nie pozostaje. Z tego co widzę, nie jest wcale tak daleko, jak wyglądało. Także niech będzie. Moglibyśmy też ewentualnie pojechać konikiem tą całą trasę. Ale tutaj bym wolała akurat skorzystać chyba z teleportera. Z drogowskazu konkretniej. No, bo tak jechać, to troszeczkę byśmy tracili czas. Jeszcze przyjdzie czas na taką eksplorację. I tak jak widzicie, zajmujemy się aktualnie zadaniami pobocznymi, a nie główną fabułą. No, bo ja tak bym wolała chyba raczej na spokojnie. Mamy, jesteśmy przy chacie na uboczu. I teraz używamy sobie szybka podróż. Mamy tutaj. O mój Boże, znowu mi przesunęło na zadanie, na które nie chciałam. Poboczne chcę, zaklinanko. Zaraz byśmy się spotkali przez przypadek z tą, Henriettą. Z jej ludźmi. Ja tak nie chcę takich rzeczy robić. Co was powaliło? Najpierw jeden dodatek, dopiero później drugi. Dobra. Geralt, biegnij. Biegnij, ile masz sił w nogach. I oddajmy ten nefryt. O, proszę. Widzę, że moje pieniądze nie poszły na marne. Ale Geralt jest wymęczony, nie? Z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Ale podtruty. Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. Zaklinacz. Może wzmocnić twoje przedmioty słowami runicznymi i słowami glifowymi, dzięki czemu uzyskają one nowe, potężne właściwości. Aby zakląć przedmiot, wejdź do panelu zaklinania. Dobrze, rozumiem. Mamy fundusze na kolejne narzędzia. W sumie to mamy. Możemy jeszcze z nim porozmawiać. Podoba ci się w Królestwach Północy? O tak. Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu i nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast są dosyć specyficzni. Małomówni, zamknięci w sobie. No i na gościńcach grasuje dużo bandytów. To zapewne skutek tej strasznej wojny. Sprawdźmy to zaklinanie. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Słowa runiczne. Słowa umieszcza się w miejscach na runy i glify. Nie możesz ich więc używać w tym samym czasie, co run i glifów. Kiedy zaklinasz jakiś przedmiot, runy i glify, którymi dany przedmiot został wcześniej wzmocniony, ulegają zniszczeniu. W tym miejscu znajdują się przedmioty, które możesz zaklinać. Można zaklinać tylko te przedmioty, które mają 3 gniazda na ulepszenia. W tym miejscu jest lista słów runicznych i glificznych, które można umieszczać w gniazdach w wybranych przedmiocie. Słowa runiczne umieszcza się w wolnych gniazdach broni, a glificzne w wolnych gniazdach elementów pancerza. W tym miejscu znajduje się opis zaklęcia oraz jest określony koszt jego wykonania. Zaklęcia mają swoje poziomy. Zaklinacz rzuci zaklęcie na wybrany przedmiot, o ile osiągnął już poziom równy bądź wyższy poziomowi zaklęcia. Możesz zamieniać reguły filtrowania zaklęć, tworzyć oraz usuwać zaklęcia. Okej, fajnie. Utrwalenie na przykład. O, to jest ciekawe, naprawdę fajne. Ogień, zaklinanie poziom pierwszy. Tutaj nie mamy run, ale to możemy je mieć. Dobra, fajnie. Dodawanie gniazd. Okej, możemy sobie dodać też gniazda tutaj do broni, które ich nie mają. Okej.
A pokaż mi towary. Zerknę, co tam masz. Dobra, i u ciebie możemy kupować te runy wszystkie. Na przykład te też, pomniejsze glify. I pomniejsze kamienie runiczne. I schematy na pomniejsze kamienie. Glif nasycenia. No dobra, fajnie. To myślę, moi drodzy, bywaj, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Zaklinanie jakość kosztuje, mamy zadanie zaktualizowane i zakończone. Jak będziemy chcieli coś więcej z zaklinaczem porobić, to możemy mu zapłacić 10 tysięcy złotych, może bardziej koron nowigradzkich, powinnam powiedzieć, i wtedy powinno być ok. Prześpimy się do piątej, przepraszam. I myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek. Geralt już chyba trzyma się dużo lepiej. I co? I w kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się... Co ja tutaj mam w poszukiwaniach? A to nie. Myślę, że tutaj byśmy poszli w zadanie główne, wydaje mi się. Czyli miłe złego początki, zejdź do kanałów pod Oxenfurtem. Ewentualnie ten zaginiony zielarz, ale to myślę, że możemy na razie zostawić. Dzięki Wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym odcinku później, czyli w niedzielę. Cześć!